Dlaczego zajmuję się monodramem? Tak najzupełniej szczerze, dlatego że marzyłem o tym, żeby robić monodramy. Po przeczytaniu książki profesora Tadeusza Malaka, świętej pamięci profesora Tadeusza Malaka, Teatr jednego aktora, miałem wtedy 13 lat. Przeczytałem tę książkę w swojej rodzinnej miejscowości, w miejskiej bibliotece i zamarzyłem o tym, żeby robić monodramy i to się po 12 latach udało. Wtedy zrobiłem pierwszy monodram, później kolejny i kolejny. I tak naprawdę dlatego, a jak już się okazało, że to, co w tej książce wyczytałem na temat monodramów, to prawda, no to mi się, mówiąc najszczerzej, po prostu podoba. Jest to taka forma kontaktu i ze światem, w kontekście tego, o czym się gra, co się gra, ale też ze światem ludzi, którzy przychodzą to oglądać. Tak bezpośrednia, tak trudna, tak stanowiąca tak ogromne wyzwanie, że dalej mnie to jakoś tak po prostu kręci i coraz bardziej się nakręcam. Jest list od króla! Karwowskiego, Prozora, Platera, polecam łaskawym głosom drogich ich mościów. Za pozwolenie. Chwileczkę. Jest lista Potiomkina. Szlachetki struchlały na dźwięk nazwiska sławnego satrapy. Zdrętwieli, zdjęli czapki. Na posłów zalecać się. Michała Zawiełę, Trębickiego i Niemcewicza. Kogo? Kogo? Wielki Potiomkin. Najpracowitszy nałożnik wielkiej Katarzyny. Kazał, skazał! Wybrali jednomyślnie, z ochotą. Nic nie rozumiem z tej cudownej promocji. Zawiło, wytłumaczył. Jeździłem do Kijowa pokłonić się Potiomkinowi. Opisami swych miłosnych chwytów bawiłem znudzonego potentata. Chcę! Jako przyjaciel i oficer wolontariusz. Żołnierze! Odstąpić! Prowadzić przez ciemne podwórze! Zatrzasnąć drzwi Pietropawłowskiej twierdzy na 2 lata! Upokorzony wrócić do Polski. Nie zdołałem oswobodzić za nic. Jedę do Ameryki, tam dni swoich spokojnie dokończę, jeżeli mnie teraz opuścisz, cóż pocznę sam przez przyjaciół, nie dam rady, Julian, jedź ze mną. Julian, jedź ze mną. Nie chcę się krykować, a z drugiej strony też nie chcę przesadzić, bo no wydaje mi się, że to jest taka walka o widza i oddanie widzowi jakby wszystkiego w imię sprawy, z którą się wychodzi na scenę, no w imię tematu. Tak? Ja nagle nie zacznę robić czegoś zupełnie innego, bo temat też jakby weryfikuje to, co jest możliwe do zrobienia, prawda? Akurat ten tekst i ta sytuacja, ona pozwala na sporo, bo to jest kilkadziesiąt lat tak naprawdę w tej opowieści. Czasy takie szerokie, pełne jakichś takich pustych frazesów, więc gdzieś to wszystko jest jakby, jest przestrzeń też na to, żeby się spotkać. I tak, wydaje mi się, że właśnie, że to jest coś takiego, czego ja czasami nie doświadczam w teatrze jako widz, że wykonawcy, wykonawca niczego ode mnie nie chce, a szczególnie w monodramie, kiedy to jest to no, szczyt bezczelności, po prostu wychodzić na scenę na godzinę i mieć poczucie, że przekonanie, że no przecież wychodzę na godzinę, no i niech się Państwo mną interesują, no to trzeba też po prostu, no to w związku z tym, że jest to bezczelność, czy że monodram jest bezczelnością, żeby mieć takie poczucie, to trzeba naprawdę się uważam za pierwsze, czy to przekroczenie.
Dla mnie słowo to jest przede wszystkim sens, czyli treść, czyli to, gdzie na przykład ma paść akcent, czyli jak to nas prowadzi, do czego ma nas to zaprowadzić. To chodzi o rozmowę, po prostu chodzi o rozmowę. Widz ma prawo rozumieć to, co pada ze sceny, żeby mógł się do tego odnieść emocjonalnie, intelektualnie, jakkolwiek, ale przede wszystkim rozumieć. Więc dla mnie słowo, i tego się nauczyłem jako recytator, miałem wspaniałych instruktorów, którzy nauczyli mnie sensu, nauczyli mnie szukania sensu, znajdowania go, osadzania go. I druga rzecz, czyli forma słowa, czyli to, jak słowo jest, jak dźwięk jest podawany, czy jest to otwarty, czy by to był otwarty dźwięk, żeby on był komunikatywny, że są samogłoski, spółgłoski, a nie że każda głoska ma sens sama w sobie jako dźwięk, że tutaj można wydobywać. I dla mnie ten warsztat recytatora, będę go doceniał zawsze, i ta męka, która temu towarzyszyła, żeby tego się uczyć, nauczyć jak najwięcej, dla mnie jest czymś uważam to za ogromną wartość. Na przykład gram za granicą, gram po polsku, zawsze gram po polsku, a grałem wielokrotnie za granicą, w różnych krajach. Jak się może wywiązać komunikacja właśnie związana z intensywną pracą tutaj właśnie, słowem, sensem, przekazem takim treściowym na poziomie dźwięku ludzkiego. No właśnie, tydzień temu mieliśmy na tej scenie, gościliśmy Krzysztofa Gordona, który powiedział, że kiedy był w Armenii, spotkał tam widzów, którzy mimo tego, że mówi po polsku, rozumieli go doskonale. Tutaj jakbyś mógł widzom wymienić chociaż kilka z tych kilkuset krajów, w których byłem. No tak, graliśmy tak w Armenii, w Albanii, w Czechach, na Słowacji, w Turcji, na Ukrainie, w Kosowie, w Mongolii, w Niemczech, w Kuwejcie. Za tydzień znowu jedę na Słowację, jedziemy na Litwę w tym roku jeszcze, znowu na Ukrainę, na Cypr i jedziemy do Nowego Jorku. I teraz chcę powiedzieć o tym, że bo tak, sens, forma słowa, czyli czy te samogłoski są płaskie, niepłaskie, czy końcówki są słyszalne, czy one w ogóle brzmią, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest przestrzeń dla emocji. I dopiero emocje są międzynarodowe. Nie ma przestrzeni dla emocji, kiedy po prostu nie ma przestrzeni, bo ta emocja nie ma się jak wydostać. Jeżeli gęba jest przymknięta, to wszystko jest ściśnięte, emocja się nie wydostanie. Nie wydostanie się na przykład sens, czyli podbicie tak słowa, nie? żeby może jest niezrozumiałe, bo mówimy innymi językami, ale jakieś kody są zapisane. Jesteśmy w stanie zrozumieć, czy chodzi o ironię, czy chodzi o szyderstwo, czy chodzi o przyjaźń, czy chodzi o to, że ktoś chce kogoś skrzywdzić, czy ukochać. Jest jakiś rodzaj wiedzy widzów na temat spektaklu przez przeczytanie ulotki, czy podążanie za napisami, i wtedy to ma szansę zadziałać, ale jeżeli nie jest przepracowany na poziomie tego, co można wyciągnąć w treści, a potem podeprzeć to dźwiękiem, pracą artykulatorów, to się nie ma szans po prostu wydarzyć.